późno. Ale chcę coś ważnego wam powiedzieć. Kto był na letnim obozie Teen Ranch na artyście? Ręka w górę. O, no właśnie. Jest trochę osób, które mnie już znają i pamiętają, jak mówiłam swoją historię, więc dlatego nie będę się powtarzać dzisiaj, wybaczcie. Ale chciałabym przeczytać z wami pewien fragment, no bo oczywiście macie Biblię, tak? Hello? Macie czy nie? Nie. Jak nie macie, to posłuchać. Będzie to krótka historia, właściwie jedna rozmowa Pana Jezusa z pewnym człowiekiem Nikodemem, który nie był taki młody jak wy, aż był trochę stary, był może dziadkiem dla was i będziecie się zastanawiać, co taki dziadek wspólnego ma ze mną, ale okaże się, że jednak może ma, więc to będzie o Nikodemie, trochę będzie o Panu Jezusie, trochę będzie o wietrze, trochę będzie o mnie może i trochę o was. Może tak być? Pięć rzeczy, postaram się. To, co gdzieś tam miałam w sercu, jak myślałam o was, wiecie, to może sobie przeczytamy taką właśnie historię w trzecim rozdziale Ewangelii Jana. Jest zapisana ta rozmowa. Rozmowa Jezusa z Nikodemem. Czy ktoś lubi czytać głośno i chciałby przyjść i przeczytać tę historię tutaj? Czy macie dosyć szkoły? Ania, tutaj. Tutaj, jest Ania tutaj. Czy ktoś chce? No to o, tutaj. Proszę, super. Bardzo się cieszę. Brawa dla Ani, jest odważna. Z takiej frakcji faryzeuszów, bo taka była.
grupa uczonych ludzi, którzy badali Słowo Boże, Pismo Święte, Stary Testament, którzy bardzo dobrze znali przykazania, cały zakon, jaki Bóg dał kiedyś Mojżeszowi, którzy bardzo się starali być sprawiedliwi, bardzo uważali się za ludzi pobożnych, żyli bardzo blisko z kapłanami świątynnymi. Można powiedzieć, że to byli ludzie tamtejszego systemu religijnego, którzy uchodzili w oczach ludzi za bardzo pobożnych. Oni z tą swoją pobożnością jakby się odnosili i uważali się za sprawiedliwych. I był właśnie ten Nikodem, który jakby wrócił w to środowisko. Jego całym życiem było podobać się Bogu. Ja wierzę, że on tak naprawdę chciał się Bogu podobać i gdzieś tam kochał Boga. Dlatego żył właśnie tak jak jego koledzy faryzeusze. Ale pewnego dnia w Izraelu pojawiły się wieści o pewnym nowym nauczycielu, rabbi, że wiecie, pojawił się Jezus w wioskach galilejskich, w wioskach judzkich, który uzdrawia chorych, który czyni cuda, który wypędza z ludzi demony, który najpierw nawet dokonał zmartwychwstania, niedługo po tej historii, który zamienia wodę w wino, coś niesamowitego. I wiecie, tak naprawdę faryzeusze i ludzie w tamtych czasach znali takie cuda, bo Stary Testament też opisuje cuda, które czynili prorocy, rozmnażali chleb, robili różne rzeczy, uzdrowienia były, Bóg uzdrawiał ludzi. Nie to było jakby najgorsze w tym, że ten Jezus się pojawił. Najgorsze było to dla faryzeuszy, że za Jezusem szli ludzie, że On Boga nazywał swoim Ojcem, że On będąc na ziemi pośród ludzi manifestował wielką miłość, jaką ma Bóg Ojciec do każdego człowieka, że On jadł z grzesznikami, że On nie wstydził się trędowatych. Normalnie ludzie uciekali od trędowatych, tak? Że On po prostu broni tych, których inni chcieli skazać na śmierć, bo byli grzesznikami, a Jezus ich broni. Jezus kochał każdego człowieka i Boga nazywał swoim Ojcem. To bardzo złościło faryzeuszy, ponieważ ludzie szli za Jezusem. I była to pewnego rodzaju konkurencja, tak? Byśmy powiedzieli. Nagle się okazuje, że ludzie zamiast słuchać faryzeuszy, słuchają jakiegoś wędrownego rabina, który właśnie takie rzeczy czyni. To gorszyło faryzeuszy, to było coś niespotykanego. Wiecie, to było bardzo radykalne. Jezus często mówił słowa, za które był potępiany, ponieważ faryzeusze go nie rozumieli. Tylko że ten Nikodem, wiecie, on miał takie serce i że w pewnym momencie przeżywał takie wiecie, rozdwojenie, ja bym powiedziała taki kryzys osobowości, takie rozdarcie wewnętrzne, takie zachwianie tożsamości. Z jednej strony miał kolegów, bo przyszedł do Jezusa i zobaczcie, on powiedział tutaj, że my wiemy, że nikt grzeszny nie potrafi czynić takich cudów. On nawet nie mówi ja wiem, tylko my wiemy. On się wypowiada w imieniu swoich kolegów. Wiecie, czy jest tak, że w grupie czujemy się silniejsi? Powiedzcie. Czy jest tak, że jak stoją za nami koledzy czy koleżanki, to łatwiej nam jest pewne rzeczy mówić, pewne rzeczy robić? No właśnie. I wiesz, ale coś było takiego, co mu kazało przyjść do Jezusa. I wiecie, on nawet nie zadał pytania tak naprawdę, jak tutaj czytamy. To on przychodzi i on po prostu mówi, wiemy, że no, zwykły człowiek nie może takich rzeczy czynić jak ty. Wiecie, zanim on zadał pytanie, to Pan Jezus mu odpowiedział. Odpowiedział mu, zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem nie zadał jeszcze pytania, a Jezus już mu odpowiedział. Wiecie, bo Pan Bóg, Pan Jezus ma taki rentgen w oczach, że kiedy przychodzisz do Niego, to nawet jak zadasz głupie pytania, albo jeszcze nie zadasz pytania, albo powiesz Mu o czymś, po prostu zaczniesz Mu mówić o jakichś swoich rozterkach, pytaniach, które się w Tobie rodzą, co się dzieje w Twoim życiu, to On już potrafi Ci odpowiedzieć. Wiesz, bo On widzi, co jest naprawdę w Twoim sercu. I my czasami mówimy różne rzeczy do ludzi, a tak naprawdę
innego. Zgrywamy kogoś, kim nie jesteśmy. Zgrywamy takich twardzieli, a często w sercu przeżywamy smutek. Przeżywamy różne pytania, na które szukamy odpowiedzi, ale Bóg ma odpowiedź, nawet jeśli nie zdążysz jeszcze zadać pytania. Wiecie, zobaczcie, Jezus nie pogniewał się na faryzeusza, na tego Nikodema, że on przyszedł do niego w nocy, że nie przyszedł jawnie, że się go wstydził, że nie chciał, żeby ktoś go tam poskablował, nie? Do władz doniósł, do świątyni tam, że on może uznaje tego Twojego nauczyciela, że może chce być jego uczniem, nie? Pan Jezus wcale się nie gniewa. Myślę sobie, że może w ogóle spał Pan Jezus, ale zobaczcie, wstał, zapalił lampę, może mu zrobił herbatę i przyjął go i zaczął z nim rozmawiać. Wiecie, to jest coś, co w Bogu kocham najbardziej, że Bóg zawsze ma na Ciebie czas, że Bóg zawsze ma dla nas miejsce w swoim sercu, że Bóg zawsze ma odpowiedź, nawet zanim my zdążymy zadać pytanie. Być może nie zadamy tego pytania, bo czasami mamy w życiu takie sytuacje, że nawet nie wiemy, czego nam potrzeba. Dziewczyny, czy zawsze wiemy, czego nam trzeba? Nie. Nie, ja nie zawsze wiem, czego mi trzeba. Ale kiedy przyjdę do Jezusa, okazuje się, że Bóg posyła mi takie słowo, które jest najlepsze. I wiecie, kiedy czytamy w Ewangelii, często Pan Jezus powiedział, mówi zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. I nam się to wydaje takie wzniosłe. To jest taka trochę staropolszczyzna, nie? Tak to jest przetłumaczone u nas. Ale tak naprawdę Jezus mówi, to zaprawdę, zaprawdę, to znaczy, że a teraz ja ci powiem, co jest najważniejsze. Zobaczcie, Nikodem mówi tak. Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg nie był z nim. Więc nikomu się waha. Z jednej strony słyszy złe rzeczy o Jezusie. Faryzeusze go oskarżają. Chcą go w ogóle osądzić, tak? Jezus jest prześladowany. Z drugiej strony jego serce mówi mu, że coś w tym jest, że może to on rzeczywiście jest tym Mesjaszem, którego zapowiadali prorocy. A Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę, powiada ci. Znaczy to tak, że przychodzimy do Boga, Panie Boże, bo coś tam się wydarzyło, bo tak i tak zostałem potraktowany. Panie Boże, nie wiem, jak to jest z Tobą, tak? Kim Ty jesteś, Panie Jezu? A Jezus mówi, dobra, okej, a teraz to, co najważniejsze. Ty mi powiedziałeś to, co Ty chciałeś, a teraz posłuchaj mnie, Zuzia, posłuchaj mnie, Bartek, posłuchaj mnie, Ania. Ja Ci powiem to, co jest najważniejsze. I o czym Pan Jezus powiedział? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Wow. I dopiero wtedy Nikodem zaczyna go pytać, jak to się można narodzić na nowo? O czym Ty mówisz? Słuchajcie, to jest bardzo ważne, co powiedział Jezus. I to jest bardzo radykalne. Musisz się narodzić na nowo. Musisz się narodzić na nowo. I Nikodem jest w szoku, bo jest w rozterce, nie rozumie, co Jezus do niego mówi. Jak człowiek może się wejść do łona matki i narodzić się powtórnie? Czy on myślał, wiecie, on myślał o fizyczności, a Pan Jezus mówił o rzeczach duchowych. Tak? To, co się narodziło z ciała, ciałem jest, słyszymy. Tylko ciało. I musicie się na nowo narodzić. Nikodem mówi, słyszeliśmy, wiemy, mówi, wiecie, w liczbie mnogiej, trochę tak za siebie i za swoich kolegów. A Jezus mu mówi, musicie. Jakby w tą konwencję wchodzi, łapie ten styl, nie? I mówi, musicie się na nowo narodzić. Wiecie, i ja myślę, że to nie tyczyło się tylko Nikodema, ale tyczy się każdego z nas tutaj dzisiaj. Musicie się na nowo narodzić. I chcę się na chwilę zatrzymać, bo zastanawiacie się, co my mamy wspólnego z takim faryzeuszem Nikodemem. Powiem wam, że tak jak on, jego życie upływało w pewnym środowisku. Ja wyobrażam sobie, bo my tu jesteśmy, poznajemy się, jesteście tu pierwszy dzień, będziecie ze sobą spędzać ten tydzień i dopiero jakby wchodzicie w pewne rzeczy, ale tak naprawdę zostaliście wyrwani z jakiegoś środowiska, czy nie tak? Każdy z was ma szkołę, dom, różne problemy, różne kłopoty i ma środowisko, które
zrobisz ten obóz. Możecie się nie zgodzić albo się na mnie pogniewać. Ale wiecie, ja tak to zobaczyłam, że ten obóz jest troszeczkę taką wycieczką nocną do Pana Jezusa. Wiecie, że to jest obóz chrześcijański? Kto słyszał, że to jest obóz chrześcijański? Zanim to przyjechał. Okej. I Pan Jezus powiedział tak. Zaprawdę, powiadam Ci, co wiemy, to mówimy, co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Pan Jezus powiedział, my mówimy, my świadczymy. Jak myślicie, o kim mówił? Ja myślę, że mówił o sobie, o swoich uczniach, tak? Bo miał powołanych uczniów, którzy razem z Nim mówili ludziom o Królestwie Bożym. I Jezus mówi, że jest alternatywa dla życia, które prowadzisz Nikodemie. Jest życie w Królestwie Bożym. Ty żyjesz, tak? Ty żyjesz w świecie, ale jest życie w Królestwie Bożym. Jest życie blisko Boga. Jest życie, które wymaga tego, żeby się na nowo narodzić. I wiecie, dla Nikodema było to szokiem, bo on całe życie jakby prowadził ludzi do pobożności, nauczał ich prawa, nauczał ich przykazań, zakazów, nakazów, prowadził życie ofiarnicze, żył takimi przykazaniami, bo chciał być sprawiedliwy. A tu nagle się dowiaduje, że jest duchowo martwy. Nauczał ludzi o duchowych rzeczach, a nagle się dowiaduje, że jest duchowo martwy. I myślę sobie, że każdy z Was tutaj przyjechał i tak jak Nikodem zostawiliście swoich kolegów, swoje środowisko, które ma na Was wpływ i niekoniecznie byłoby szczęśliwe, że Wy przyjeżdżacie i chcecie się czegoś dowiedzieć o Jezusie i chcecie poznać Jezusa. I zobaczcie, Nikodem nie był do końca zdecydowany, czego chce. Nikodem przyszedł, bo go po prostu Duch Święty pociągnął, żeby poznać tego Jezusa. On tak naprawdę nie wiedział, czego chce, ale przyszedł, ponieważ nie mógł wytrzymać, był tak ciekawy tego Jezusa. I wyobrażam sobie, i wiem, że tak jest, że wielu z Was słyszało coś o Jezusie, że może doświadczyliście Jego miłości, może słyszeliście świadectwa ludzi. Jezus powiedział, co widzimy, to świadczymy, tak? I wiecie, i chcieliście tu przyjechać, bo chcieliście usłyszeć o tym Jezusie. Chcieliście się do Niego zbliżyć. Chcieliście się może Go bardziej poznać. Zostawiliście swoje środowisko. Niekoniecznie oni byliby zadowoleni. Być może oni, tak jak faryzeusze, byliby zazdrośni o tego waszego nowego nauczyciela. I nie bardzo chcą, żebyście poszli tą nową drogą. Ale powiem Wam, że ten czas, który tutaj będziecie mieli, będzie bardzo dobry. Ten czas będzie dla Was taką szansą. Bo są tutaj ludzie, którzy Was kochają, którzy chodzą z Jezusem, którzy Go poznali, którzy się Go trzymają. Są tutaj Wasi opiekunowie, którzy zorganizowali dla Was ten obóz. Jak myślicie, dlaczego Go zorganizowali? Lubicie Justę, Wojtka, Maćka, Agę? Myślę, że jeszcze bardziej polubicie. Ja myślę, że oni zorganizowali ten obóz właśnie dlatego, że Was kochają. I wiecie, myślę, że Pan Jezus powiedział tak radykalnie do Nikodema, musisz coś zmienić, słuchaj, musisz się na nowo narodzić. Czy dlatego, że chciałeś źle? Ja myślę, ja jestem przekonana, że Pan Jezus mu to powiedział z miłości, dlatego, że Go kocha. I myślę sobie, że przez ten czas każdy z Was może nawet dosłownie nocą zapukać, nie wiem, czy mogę tak mówić, Wojtek, do Waszych drzwi, jeśli będzie chciał pogadać. To ja się nie. Ale rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Może macie tutaj ludzi, z którymi możecie porozmawiać, którzy Wam pomogą zbliżyć się do Jezusa. Nawet nie ludzi. Jest tutaj Jezus obecny pośród nas. Jest Jezus blisko Was, jeśli tylko będziecie chcieli Go wezwać. I taką rozmowę z Nim odbyć. I jeszcze chcę powiedzieć, co to znaczy? Jak można narodzić się na nowo? Jak można narodzić się na nowo? I Pan Jezus tutaj mówi o wietrze. Wiatr wieje, dokąd chce. I szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. I tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. I chcę Wam powiedzieć, że jeżeli nie wszystko rozumiecie, będziecie czytać Biblię, będziecie sobie rozmawiać, będziecie się modlić. Jeśli nie wszystko będziecie rozumieć, to wcale nie przeszkadza. To
to wcale nie przeszkadza do tego, żeby nawrócić się, narodzić się na nowo z Ducha Świętego i być duchowo żywymi ludźmi. Jezus ma dla nas nowe życie. I wiecie, kiedyś, kiedy byłam w waszym wieku, ja bardzo nienawidziłam swojego życia. Ja nienawidziłam swojego życia, już kiedyś mówiłam o tym, niektórzy słyszeli, tak? Bo wychowałam się w domu, gdzie mój tata pił, gdzie było mi bardzo źle. I bardzo szybko zaczęłam pić, właściwie od 15 roku życia. Uciekłam z domu, w ogóle zawsze uciekałam. Później uciekłam do szkoły, gdzie mogłam mieć życie takie, jakie chciałam, gdzie właśnie wdałam się w towarzystwo. Wydawało mi się, że to jest dobre życie, że takie życie da mi szczęście, tak? Imprezy, picie, narkotyki, bardzo, bardzo złe rzeczy. Ale kiedy miałam 23 lata i wiecie, zmarnowałam jedną szansę, drugą szansę, trzecią szansę i praktycznie nie miałam już w życiu nic. Ja marzyłam o tym, żeby ktoś mi dał nowe życie. I wydawało mi się to niemożliwe. Czy ktoś kiedyś myślał o tym? Z was nie musicie odpowiadać. Jak to fajnie byłoby zacząć wszystko na nowo. Jak fajnie byłoby, żebym miał drugie życie. Po prostu, żebym mógł jeszcze raz się narodzić. Może coś by się nie wydarzyło. Może nie zrobiłbym ja czegoś złego. Może nie spaprałbym sprawy, tak? Ja miałam jedne studia rzucone, drugie miałam miłość, która się rozwaliła, rodzinę, która już nie istniała, wszystkie relacje niszczyłam za sobą mostę i tak naprawdę nie miałam nic. Wiecie, to był dzień mojego narodzenia w 96 roku w kwietniu, bardzo dawno temu, ale zobaczcie, że o tym mówię jako o najważniejszym dniu w moim życiu. Tyle lat upłynęło, a ja dalej uważam, że to był najważniejszy dzień w moim życiu, kiedy narodziłam się na nowo. Kiedy zaczęłam wołać do Jezusa i zaczęłam wołać z głębi mojego serca, szczerze, zaczęłam się płakać i wstydziłam się już, że płaczę. Zawsze się wstydziłam ludzi, zawsze uważałam twardzielkę. Wydawało mi się nawet, że nie umiem płakać. Tak bardzo wszystko jakby gryzłam w sobie. Ale tego dnia ja po prostu padłam na kolana, bo zrozumiałam, że sama sobie już nie dam rady i że nie chcę więcej żyć, że nie mam po co żyć, że mam dwie drogi, albo się zabić, albo się nawrócić do Boga, albo zacząć do Niego wołać. I zaczęłam wołać, Panie Jezu, przyjdź, zabierz ode mnie ten alkohol, bo już sama nie daję rady. I wołałam, przyjdź i zrób ze mną, co chcesz. Wiecie, to nie była chwila. Ja po prostu tam nie wiem, ile czasu spędziłam w tym pokoju. W ogóle czas dla mnie przestał płynąć, przestało się wszystko liczyć. Przestali się liczyć moi koledzy, przestało się liczyć środowisko, w którym byłam. To, że mnie nie zaakceptują, bo wiedziałam, że tak będzie. To, że moje życie się, chciałam, żeby moje życie się zmieniło. Chciałam poznać Boga i chciałam w końcu oddać ster w Jego ręce, żeby coś zrobić z moim życiem. I w tym dniu przyszedł do mnie Pan Jezus. W tym dniu uwolnił mnie od moich nałogów. Uwolnił mnie, moje serce, od nienawiści, która mnie trawiła, do własnego Ojca, do innych ludzi. Uwolnił mnie od takiego, wiecie, brzemienia mojej przeszłości. Tego wszystkiego złego, co zrobiłam. Zdjął taki wielki ciężar z moich pleców. Być może słyszeliście takie podobne historie właśnie ludzi, którzy narodzili się na nowo. I stało się to, o czym właśnie przeczytaliście przed chwilą, że narodziłam się na nowo. Duch Święty zamieszkał we mnie i zaczęłam mieć relacje z Bogiem. Nie tak jak do tej pory, że o nim słyszałam, że słyszałam o cudach, które robił, bo ktoś mi opowiadał, że kogoś tam uzdrowił, że Pan Jezus jest obecny, bo coś zmienił w czyimś życiu, ale ja doświadczyłam Boga, ponieważ Go zaprosiłam do swego serca. I nie chcę przedłużać. Mam nadzieję, że to, co powiedziałam, że w to wierzycie. Kto wierzy? Że to się stało i że to jest możliwe. Fajnie. Super. I to na tyle dzisiaj. Bardzo się cieszę, że tu jesteście. I pamiętajcie o tym Nikodemie. Jak macie Biblię, możecie sobie doczytać do końca ten fragment. Tam jest jeszcze taki Jana 3,16, kiedy właśnie Jezus mówi Nikodemowi, albowiem Bóg tak umiłował świat. Znacie ten fragment? Że co? Że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne. To było właśnie to, co bulwersowało Fariuszu. Nie, że będziesz wypełniał jakieś przykazania. Nie, że będziesz mógł się przypodobać Bogu, bo będziesz dobrze czynił. Nie. Chodzi o to, żeby uwierzyć w Jezusa. Chodzi o to, że musicie się na nowo narodzić. Musimy się na nowo narodzić, bo inaczej nie ujrzymy Królestwa Bożego. Bo inaczej nie będziemy z Jezusem w Królestwie Bożym. Bo inaczej nasza dusza nie będzie zbawiona. Bo będziemy wiedli martwe życie. To może być piękne życie. To mogą być różne przyjemności. Jakieś grzechy, taki przeplataniec, wiecie. Tu upadnę, tam się podniosę. Ludzie mi pomogą. Ktoś może mnie dobry spotka. Coś dobrego mnie może w życiu spotka. Ale powiem wam, że życie z dala od Jezusa będzie zawsze życiem martwym. I to są radykalne słowa. Ale chcę, żebyście dzisiaj je przyjęli jako słowa miłości. I zachęcam was, żeby właśnie ten czas na obozie, żebyście pozwolili swojemu sercu się otworzyć na to, co będziecie słyszeć. Ja wiem, że Bóg ma dla was słowo. Nie tylko dzisiaj, ale przez cały czas będzie posyłał do was słowo. Być może sami otworzycie Biblię, przekonacie się i będziecie czytać. Być może będziecie się modlić i Bóg przyjdzie i coś wam pokaże, coś wam powie. Niekoniecznie to, co będziecie chcieli, tak jak Nikodemowi, tak? Dobrze, dobrze, ale ja zaraz ci powiem, to jest najważniejsze. Więc bądźmy tacy otwarci na Boży głos, że Bóg może do nas przyjść w każdej chwili, że możemy podejść tutaj do ludzi, którzy są naszymi przyjaciółmi i porozmawiać o wszystkim, że możemy tutaj spotkać się z Jezusem, że na tym obozie możemy zacząć nowe życie, że wszystko może się zmienić, że mogą przyjść zmiany, których pragniemy, których nie potrafimy sami spowodować. Bo różne są sytuacje i ja wierzę, że nawet jak ma się przez 13 lat, to życie nie jest wcale łatwe. I borykacie się z różnymi kłopotami. Czy chcecie, żebym się pomodliła? Chcecie czy nie chcecie? Ja się pomodlę na was. Ok? Więc zamknijcie na chwilę oczy, skupmy się. Ja Panie Boże, dziękuję ci za to, że ty jesteś tutaj, pomiędzy nami. Ja dziękuję ci za każdą osobę, Panie, która jest cenna w twoich oczach, która jest wartościowa, która jest skarbem dla ciebie. Ja dziękuję ci, że ty za każdego z nas poszedłeś na krzyż, oddałeś za nas życie, po to, żebyśmy mogli dzisiaj się zaprzyjaźnić z tobą. Po to, żebyśmy mogli dzisiaj otrzymać od ciebie nowe życie, życie w Królestwie Bożym. Życie tak różne od tego, które wiedzieliśmy kiedyś. Ja dziękuję ci za to, że ty dajesz nam nową szansę, że ty jesteś blisko, że jesteś pełen mocy, aby zmienić to, na co my nie mamy siły ani wpływu, że jesteś naszym przyjacielem, żeby nam pomóc. Panie, ja proszę cię o życie każdego z tych dzieciaków, Boże, z chłopców, z dziewcząt. Boże, proszę cię, żebyś ty na tym obozie uczynił wielkie rzeczy w ich sercach, żebyś ty uczynił wielkie rzeczy w ich życiu, żebyś przełamał, Panie, wszelkie jakieś przeszkody, żebyś pomógł im przeskoczyć pewne rzeczy, z którymi się borykają, żebyś im pomógł w każdej dziedzinie. Błogosław ich rodziny, błogosław ich przyszłość, błogosław ich kolegów i koleżanki, Panie. Uczyń ich światłem, które jest, które świeci inne w ciemności. Uczyń ich swoimi sługami, uczyń ich, Boże, swoimi prorokami, swoim głosem w tym pokoleniu. Boże, dziękuję ci za to miejsce i ten czas. Błogosław też, Panie, wszystkich instruktorów, wszystkich opiekunów, wolontariuszy. Dziękuję ci, Boże, za tych cudownych ludzi. I proszę cię, aby twoja obecność i twoja chwała nie odchodziła z tego miejsca, Panie. Dziękuję ci, Boże. Amen. Bardzo wam dziękuję, żeście byli tak cierpliwi, wyrozumiali.